A więc teraz cichutko, razem z Justyną Kowalczyk zaciśnijmy kciuki. Biało-czerwona flaga w mojej kabinie zaczyna powiewać. Strzał startera nieco niezdarnie Justyna Kowalczyk, ale już ładnie wpasowała swoje narty w te tory. Już jest blisko Szwedki. Petra Majdicz ze Słowenii jakby zapomniała o bólu żebra z lewej strony Justyny Kowalczyk. Także narzuca tempo. Justyna Kowalczyk już z toru blisko. Czuba już pochyliła się i teraz nieco w dół, nieco oddechu ślizgać się za Szwedką Aną Olson, znaną przez wiele lat pod panieńskim nazwiskiem Anna Dahlberg. Małżeństwo, ukochany jej mąż, człowiek to także narciarz szwedzki. A teraz Olson tuż obok Justyny Kowalczyk. Justyna Kowalczyk wyprzedza Szwedkę. Teraz niezgrabnie, bo był zakręt, ale już w torach Justyna Kowalczyk mocno pracuje. 2-3 metry przewagi. Polka obejmuje prowadzenie. Czerwona opaska sypina, jak już mówiłem, jej włosy, a rytm biegu wyznacza także warkocze odbijający się od jej pleców. Śladem Justyny Kowalczyk, Szwedka Dahlberg, która wpadła w te same tory co Polka. Cień słońce powoduje, że cień rzuca właśnie taką czarną plamę Szwedce. Polka zagryza nieco wargi, oddech, ładnie oddycha, nieciemne okulary, dobrze, bo przecież słońce nie będzie raziło naszej zawodniczki. Niech razi rywalki, niech razi tempem, niech razi wytrzymałością, niech razi siłą, niech razi także brakiem zmęczenia. Lekki, swobodny oddech naszej zawodniczki. Petra Majdicz została nieco z tyłu. Petra Majdicz oddychać nie może. Petrze Majdicz, złamane żebro nie pozwala na to, by nie złapać właściwy oddech, a przede wszystkim by mieć siły. Polka na miejscu pierwszym, zjazd, odpoczynek, kiki pod pachami, zaciśnięte zęby, biel tych zębów jak biel śniegu, jak biel szczytów. Obejrzała się, bo zakręty i teraz pługiem, ale już prawym kikiem podpiera się. To także niebezpieczny fragment trasy. Gdzieś tam jest ta Austriaczka smutna na miejscu trzecim. Polka nie zgubiła jednak Anny Olson ze Szwecji. Olson blisko naszej zawodniczki. Polscy szkoleniowcy blisko Justyny Kowalczyk, a teraz ona pięknym, spokojnym, długim krokiem w torach ładnie utrzymuje swój rytm biegu i powiększa przewagę. Nie oglądaj się, Justyna. Wiedzę, że pierwsze dwie awansują do finału. Ze Szwedką dobrze, jeżeli tak będzie, będziesz walczyła dalej. Austriaczka smutna na miejscu trzecim. Petra Majdicz ze Słowenii odpływa, zostaje, odpływają jej marzenia, ale dla nas jest także tutaj bohaterką. Justyna Kowalczyk mocno pracuje kijkami. Jeszcze przecież minuta, gdzieś 10 sekund walki, a teraz w dół nadal się ogląda. Tak, to taktyka. Czy hamować, czy też nie? Czy też iść na całość? Czy zaryzykować na tym zakręcie? Na ryzyko przyjdzie czas w finale. Znów puk, szeroko rozstawione narty i znów znaleźć się we właściwych torach. Już z jazdy, jeszcze 5-10 metrów i ten zakręt śmierci już będzie za Justyną Kowalczyk. Szwedka blisko, niedaleko trzecia zawodniczka. Szwedka blisko Polki. Szwedka odrobiła stratę i teraz zaczyna się sprawdzian półfinałowy na razie, ale w finale będzie także walka na finiszu, to jest pewne. Walka na to, kto będzie miał mocniejsze ręce. Walka na to, kto będzie miał mocniejsze odbicie. Na razie Justyna Kowalczyk, Szwedka była równa, a teraz już Justyna powiększa przewagę. 3 metry, Austriaczka zbliżyła się do Szwedki, ale to tylko złudzenie. Ostatni wiraż, zakręt i teraz trzeba tą prawą nartą prowadzić nieco inaczej, by odzyskać właściwy rytm i znów wpaść w tory. Drugi tor od lewej strony. Biało-czerwona flaga, Justyna Kowalczyk na miejscu pierwszym. Polka zdecydowanie wygra chyba ten bieg ćwierćfinałowy, choć Szwedka jest godną rywalką. Rozsadza ją energia, rozsadza ją siła, rozsadza, już by chciała wyskoczyć. Jest! Wygrała bieg półfinałowy. 4290 metrów, więc pokona dzisiaj Justyna Kowalczyk. 2860 metrów za Polką, bo w eliminacjach 1430 metrów z piątym czasem, w wyścigu ćwierćfinałowym 1430 metrów pokonanych kolejnych, teraz w biegu półfinałowym 1430 metrów, prawie 5 kilometrów, ale najważniejsze dopiero przed nią, te 1430 metrów nadziei. Niebieski kolor, niebo, słońce, biel szczytów, mróz był rano, tylko na razie jeszcze zmrożony śnieg, ciepło. No i jaki to kolor będzie dzisiaj jednak najpiękniejszy w tym naszym zestawie barw, którym będziemy kreślić za kilka minut finałowy obrazek z biegu sprinterskiego kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver.